Wezwanie braci i sióstr do przyjścia do Jezusa. Apokalipsa, rozdział 22, werset 1-2. I pokazał im rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy Jego i po obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Gdy twa siostro wiara słabnie, gdy oddalasz się od Boga, spojrzyj na Jezusa, a On wzmocni cię. Zleje na cię ducha prawdy, który wprowadzi cię wszelką w prawdę o Bogu. Wszczepi w twe serce miłość do Stwórcy, abyś mogła wielbić Boga. I powiedzie cię do krainy wiecznej, gdzie królem jest Bóg miłości, gdzie rośnie drzewo żywota, gdzie panuje pokój, miłość i szczęście. W ojczyźnie radości nie ma śmierci ni bólu. Blask Boga nas opromienia tak, że stanowimy szczęśliwą Bożą rodzinę. W Edenie szczęścia i miłości z ochotą respektujemy prawo Boże, które jest podstawą tronu Bożego. Nie ma tam grzechu szatana, wszystko jest czyste i święte. Błagam cię, przyjdź do Boga, zanurz się w Jego ramionach, a On cię okryje płaszczem sprawiedliwości, ukoi twe zbolałe serce. Amen.